Dzień dobry, tu ja mówię. Taka drobna uwaga na początku, proszę Państwa, dla wszystkich nagrywających filmy na YouTube, nie tylko na YouTube. Pamiętajcie, że jak coś nagrywacie, to bardzo istotną czynnością jest to, aby włączyć kamerę, czy tam aparat w telefonie, czy jakiś inny przycisk w aparacie fotograficznym, bo wiem, że specjaliści, profesjonaliści takim sprzętem nagrywają. No tak czy inaczej, tak ponad podziałami dzielę się Państwa taką istotną uwagą, bo możecie się nagadać, że już wam ten śliny w gardle zabraknie, a później się okazuje, że podchodzicie do telefonu i o kurde. Druga uwaga, proszę Państwa, to nawet nie uwaga, ale gorące podziękowania skierowane pod Waszym adresem wszystkich, którzy wsparliście, czy to finansowo, czy duchowo, zrzutkę na rzecz rodziny posła Grzegorza Brauna. Tłumaczyliśmy sobie wielokrotnie, czemu ta zrzutka ma służyć, a ma służyć temu, że nikt nam tu nie będzie mówił, komu zapalać, a komu gasić świeczki. Nikt w naszym kraju, póki co w naszym kraju, nie będzie nam narzucał obcych tradycji, obcych wierzeń, innych zabobonów czy guseł. Jesteśmy u siebie i mamy prawo decydować o tym, w jaki sposób układamy sobie życie, a zatykanie nam ust magicznym słówkiem antysemityzm, no to jest tylko i wyłącznie taka rytualna desperacja. I myślę, że jak sobie organizatorzy całej tej nagonki, no nie tylko na Brauna, bo tutaj ja jestem też dość konsekwentny i stanowczy, mnie się ta forma protestu pana Grzegorza Brauna nie podoba, bo to jest coś, co się nazywa performers, a w polityce performers to ja dla odmiany nazywam pajacowaniem. Niemniej jednak ja się zgadzam też w zupełności z tym argumentem, który mówi o tym i z tymi ludźmi, którzy używają tego argumentu, że bez tej akcji oczywiście nie dowiedzielibyśmy się tylu ciekawych rzeczy, których się dowiedzieliśmy. No i kolejny raz nie okazałoby się, kto jest z kim i po jakiej stronie stoi. Dlatego też, proszę Państwa, dziękuję bardzo za udział w zrzutce. Zebraliśmy równe 50 tysięcy, jak zwykle co do grosza, łącznie z moją wpłatą. Zostanie ta kwota przekazana na rzecz beneficjentów, czyli żony i dzieci pana Brauna. Potrwa to pewnie parę dni, bo nie wiem, czy państwo wiecie, jak wygląda procedura na zrzutce. No, pokrótce wygląda to tak, że pieniądze muszą trafić na konto organizatora zrzutki, a dopiero organizator zrzutki przelewa to na konto beneficjenta. Tak to działa w panelu. To jest zrzutki. Ja zresztą myślę, że ja nie muszę się tu w żaden sposób tłumaczyć. To już jest chyba szósta czy siódma zbiórka, którą organizuję. I państwo doskonale wiecie, że tu nigdy nie było najmniejszych zastrzeżeń, nawet ze strony największych moich wrogów. Nigdy nie było zarzutów, że chociażby grosik z tych pieniędzy, które przekazaliście, zdefraudowałem. Przeciwnie, zawsze dodaję coś od siebie. Dobrze, proszę Państwa, to mamy załatwioną istotną kwestię. Możemy z czystym sumieniem przejść do tematu dzisiejszego odcinka. Ten temat jest taki rozległy, bo wiąże się z cudowną przemianą, zamianą ról, jeżeli chodzi o polityków i mediów. To te media, które były wolnościowe, to teraz są reżimowe. Ta opozycja, która była demokratyczna, to teraz jest władzą reżimową. No, ale nie zmieniło się po drugiej stronie. Ta władza, która była reżimowa, to teraz dalej jest opozycją reżimową, a te media, które były reżimowe, czyli publiczne, to ich w ogóle nie będzie, bo ich miejsce zajmą media reżimowe pod nowym szyldem. Proszę Państwa, mamy w tej chwili w Polsce taki cudowny zbieg okoliczności i taki fantastyczny relatywizm pojęć. No, że myślę, że nawet najwięksi magicy, którzy tym wszystkim sterują, się pogubili. Pan Bodnar podpisuje dokument, rozporządzenie, niczym kiedyś Niedzielski o zamykaniu lasów, w którym, proszę Państwa, wydaje instrukcje sędziom, w jaki sposób mają pisać orzeczenia. To już nawet nie jest, proszę Państwa, łamanie konstytucji, to jest po prostu robienie kupy, za przeproszeniem, na konstytucję.
i na trójpodział władzy. To jest coś niesamowitego. Takich rzeczy PiS nie robił w żadnym momencie, a wiemy, że poprzednia władza też miała rozmaite ciekawe pomysły na to, w jaki sposób odgórnie sterować różnymi ośrodkami władzy i mieszać te ośrodki władzy ze sobą, czy mieszać kompetencje. Proszę Państwa, Tusk wraca z Brukseli z obitym tyłkiem, wraca na tarczy. To jest pełna kompromitacja, nie załatwił kompletnie nic. Ja zapomniałem w czasie ostatniego, czy przedostatniego odcinka, nie, przedostatniego chyba, powiedzieć Państwu, że Orban załatwił sobie środki z KPO w stylu Orbana, czyli ubił jak zwykle biznes w takiej postaci, że przyznali mu środki, w zamian za to on zapomniał przyjść na głosowanie, w cudzysłowie zapomniał przyjść na głosowanie, które dotyczyło wstąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej, a Węgry niestety są jedynym krajem, który przeciwko temu protestuje. No i teraz, proszę Państwa, a propos Ukrainy i aneksji, czy wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej. Mamy gigantyczny protest na granicy polsko-ukraińskiej. 2000 tirów, 70 godzin trwa odprawa, no czyli 3 doby, jak dobrze liczę. Dzieje się to w okresie przedświątecznym, no ale my mało co słyszymy, proszę Państwa, o tym proteście, który jest kluczowy dla nas. Kluczowy z tego względu, że już nie tylko grozi nam zalew produktów rolnych z Ukrainy, a z tym, proszę Państwa, to my nie damy rady konkurować. No to mniej więcej tak, jakby moja rodzima i ukochany klub sportowy MZKS Chojnowianka, który najwyżej grał w czwartej lidze, wylosował w pierwszej rundzie jakiegokolwiek tam pucharu, przepraszam, Barcelona, to mniej więcej takie poziomy reprezentuje polskie, czy takie potencjały, może tak, bo jeżeli chodzi o poziomy, to byłoby krzywdzące, bo to polskie rolnictwo już jest naprawdę nowoczesne. Ale takie potencjały reprezentuje rolnictwo polskie i ukraińskie. Ale tu też już chodzi, proszę Państwa, o inne dziedziny, jak o transport, gdzie jesteśmy zalewani tanim transportem ukraińskim. Oczywiście tańsza siła robocza i dopóki ona uzupełniała luki na polskim rynku, to wszystko okej. Ale jak się zacznie taki problem, że polscy pracownicy będą szukać pracy, a będą zatrudniani tańsi Ukraińcy, no to Państwo domyślacie się, czym to się skończy. Tymczasem nie ma w Polsce poza Konfederacją jednej partii, która by chciała realizować polskie interesy i wbrew poprawności politycznej, napędzanej nienawiścią do Rosji i do Putina, przeciwko czemu ja akurat, czego ja akurat nie jestem wielkim przeciwnikiem, bo dużej sympatii do Putina i do Rosji też nie czuję, no ale na pewno nie na tyle jest ta dezaprobata we mnie wyrobiona, że mi odbiera zmysły i możliwość racjonalnego postrzegania naszych własnych interesów. No niestety w Polsce takiej dużej partii, która by miała odwagę powiedzieć, że Ukraina jest w tej chwili dla nas większym zagrożeniem niż Rosja od strony gospodarczej i politycznej, to trzeba jasno powiedzieć. No każdy, kto ma trochę oleju w głowie, wie dlaczego. No to cały konflikt na Ukrainie pokazał, że dopóki wsparcie ze strony Zachodu było dla Ukrainy w postaci broni i środków finansowych, no to jeszcze ten bałaganiarski kraj jako tako się trzymał. Ale w momencie, gdy te dotacje zostały zablokowane, no to Ruscy natychmiast zdobyli przewagę i nawet z tą swoją armią, która też jest kompromitująco niskiej jakości, swoje uzyskują. Putin nie ma żadnego interesu, nie ma potencjału i pewnie też nie ma odwagi, żeby zaatakować jakiekolwiek państwo NATO, no bo to by były już zupełnie inne konsekwencje. No, szkoda o tym w ogóle dyskutować, więc bajki o tym, że Ruscy nas tutaj napadną, jak tylko
Pamiętacie Państwo tą narrację kaleką, że jak tylko Ruscy pokonają Ukrainę, to następnym krajem będzie Polska i to już zaraz i niech paliwo będzie po 10 zł. Oczywiście nic takiego się nie stanie. Dla nas większym zagrożeniem jest w tej chwili podzielona na strefę wpływów, na rosyjską, bo to będzie ta część wschodnia Ukrainy, gdzie już jest praktycznie zajęta przez Ruskich, i na zachodnią, gdzie będą oczywiście rządziły Niemcy, robiły swoje biznesy, a w jakiś cudowny sposób Zełenski w ostatnim czasie dogaduje się z Scholzem, do którego miał na samym początku mnóstwo pretensji. W ogóle Niemcy miały wypaść z gry, a my mieliśmy być centralnym graczem i takie bajeczki były sprzedawane. No nie, proszę Państwa, to wszystko zmierza w zupełnie inną i najgorszą dla Polski stronę. Będziemy zalewani tanią siłą roboczą, tanim produktem i konkurencją ze strony Ukrainy, z którą nie będziemy sobie w stanie poradzić. Tu już nawet nie chodzi o to, że nasze rolnictwo nie przestanie być atrakcyjne i konkurencyjne na innych rynkach, tylko że nasze rolnictwo może przestać być konkurencyjne na własnym rynku, czyli tutaj w Polsce. Przepraszam, a te wszystkie akcje pod tytułem Kupuj tylko polskie, to wiecie Państwo, jak się kończą. No, kończą się zwykle marnymi rezultatami. No i w momencie, gdy ktoś zbiera baty, gdy na Ukrainie trwa protest, gdy grozi nam, i to trzeba tak dokładnie nazwać, grozi nam wejście Ukrainy do strefy euro, czyli grozi nam niesamowita konkurencja na rynku produktów rolnych i nie tylko, no to widzimy w TVN-ie i na konferencjach nowej władzy takie kwiatki jak to, że największymi problemami w Polsce są, proszę Państwa, brakujące 3 miliony w kancelarii premiera na wypłaty i do tego wyłączone komputery. No, okazuje się, że ta nowa ekipa została wyłączona przez poprzedników komputery, nie umie ich włączyć. Przepraszam, no to jest groteska, to jest oczywiście farsa, która ma napędzać emocje. Tusk zbierający baty nie jest pokazywany w telewizji, TVN i innych sprzyjających mediach jako Tusk zbierający baty, tylko jako fajny dziadek, który sobie przypina na drzwiach gabinetu wizytówkę od wnuczka. Tam dziadek z serduszkiem jest namalowany, albo roznosi się jakiś rechot, chichot po TVN-ie w związku z tym, że tam tu coś napisał o Glapińskim na Twitterze. Proszę Państwa, wszystkie niespełnione obietnice to już jest oddzielny temat i o tym to tam się nawet nie pomrukuje, no bo znów nie problem na granicy ukraińskiej, nie problem, no właśnie, z deficytem, który będziemy mieli, proszę Państwa, powyżej 200 miliardów, to jest mniej więcej wartość całego budżetu, jak i ostatniego budżetu, jaki po sobie zostawił Tusk. To robi wrażenie, proszę Państwa. To oczywiście ten deficyt przekroczy wszystkie te wskaźniki dopuszczalne europejskie, ale też z tego powodu żadnego larum się nie podnosi. No bo proszę Państwa, ważniejsze jest co? No, wielka feta z okazji wyrzucenia kurator Barbary Nowak na przykład. I tak to się kręci, ta medialno-polityczna karuzela, w której jedne koniki wychodzą na plan pierwszy, no to takie szkapiny, które nie mają żadnego znaczenia dla nas, bo dymisja tej czy innej pani kurator, kartka czy inna pocztówka namalowana przez dziecko dla polityka, to oczywiście zawsze robi wielkie wrażenie, no, ociepla wizerunek, nie ma lepszego połączenia z dzieckiem i polityk. No, czy inne wygłupy, jak koszulka na przykład jednej z pani Dziemianowicz-Bąk, czy jak ona się tam nazywa, pani ministra, to jest nie minister, z tą parasolką chroniącą kobietę przed krzyżami katolickimi zapewne. No to te wszystkie pierdoły wychodzą na te wszystkie szkapiny z karuzeli, wychodzą na plan pierwszy, a te potężne konie, które powinny być koniami pociągowymi dla nas, czyli konie związane z rolnictwem, z gospodarką, no, są zapędzane do stajni i głodzone na śmierć, bo nimi się nikt, proszę Państwa, w tej chwili nie zajmuje. Ale to się nie uda. Ja już mówiłem o tym, że to się nie uda. Tu dwa razy do tej samej rzeki nie wejdzie i
To, że te tematy są przykrywane, a zastąpione innymi temacikami, to się, proszę Państwa, nie uda, bo mamy potężne narzędzie, mamy internet i mamy wszystko, czego dusza zapragnie w internecie, łącznie z relacjami protestujących na granicy ukraińskiej, łącznie z opisem całej sytuacji, która miała miejsce w Brukseli, jaka to była kompromitacja i dlaczego to była kompromitacja. Można o tym przeczytać w dziesiątkach, setkach, tysiącu miejsc, które nie mają szyldu TVN-u, Gazeta Wyborcza czy innej wirtualnej Polski, a już nawet w niektórych portalach w ramach tej konkurencji, jaka w tej chwili jest, bo każdy z tych portali walczy o swoje, to i tam można spotkać krytyczne teksty pod adresem Tuska i niespełnionych obietnic z kwotą wolną 60 tysięcy na czele. No ale to cała sztuka, proszę Państwa, polega na tym też, aby nasz udział był taki, który determinuje hierarchię przekazów medialnych. To naszym zadaniem jest to, bo jeśli internet się ożywi, internet krzyknie, no była taka akcja chociażby z tym nieszczęsnym BMW, którym się teraz już nikt nie zajmuje. No ale to powinno działać właśnie tylko, powinno działać w taki sposób, abyśmy to my, od nas wychodził ten głos, bo miliony głosów łączące się w jeden wielki głos powodują to, że media i politycy, czy chcą, czy nie chcą, nie mogą tego nie zauważać i muszą się tym zajmować. Także nie dajmy się, proszę Państwa, wciągać w pierdółki, za przeproszeniem, takie jak wizytówka Tuska czy koszulka pani, chociaż to akurat jest ważne, bo na to trzeba... Przepraszam, na to trzeba zwracać uwagę, no ale nie poświęcać temu maksimum czasu, bo są sprawy naprawdę dużo ważniejsze. I tymi dużo ważniejszymi, i te dużo ważniejsze sprawy powinniśmy pod sam nos i pod same oczy podtykać i politykom, i dziennikarzom, bo w przeciwnym razie zostaną one zakopane, przysypane, a to się dla nas skończy tragicznie, proszę Państwa, bo chociażby w przypadku tego problemu z Ukrainą, no to jest naprawdę gigantyczny problem. Gigantyczny problem, który może mieć wpływ na miliony Polaków. No i jeszcze raz trzeba podkreślić, że żadna poważna partia, z wyjątkiem Konfederacji, nie widzi tutaj żadnego zagrożenia, a wręcz pcha Polskę w stronę tej skarpy, z której spadniemy, jeśli zadbamy o interesy ukraińskie, a nie polskie. Proszę Państwa, i to ta zamiana miejsc opozycji i władzy, mediów takich i śmakich, będzie kontynuowana przez najbliższy czas, ale w naszych rękach, w naszych umysłach, w naszych głowach jest to, aby przeciwko temu protestować i próbować powstrzymywać rozmaite szaleństwa. No, trzeba po prostu głośno o tym krzyczeć, tak jak było w czasie pomoru, tak jak było w czasie konfliktu na Ukrainie, bo pewne i tak jak chociażby było z tą ostatnią akcją Brauna, bo to raz już naprawdę wiele ludzi, którzy niekoniecznie chcą mieć cokolwiek wspólnego z Grzegorzem Braunem, zupełnie inaczej postrzega to całą tą pseudouroczystość, którą ma od 17 lat miejsce w Sejmie, tak jak ciężko w tej chwili znaleźć chętnych, żeby z szóstą dawką maści na szczury się posmarować w związku z nowym wariantem. Presja ma sens, w tym zdaniu jest akurat, proszę Państwa, prawda, chociaż ona jest trochę wyświechtana. No ale prawda jest też, wiadomo, w naszym ulubionym epilogu. Nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Proszę Państwa, obojętnie jak bardzo się będzie tu z ekipą i polityczną i medialną, czyli TVN-ami, gazetami wyborczymi, starał przykrywać swoje porażki, starał przykrywać problemy, które są problemami poważnymi, ale dlatego, że są właśnie poważnymi, to są zamiatane pod dywan, to się nie uda. Nie uda się dlatego, że jesteśmy my, proszę Państwa, i że jest internet. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.